Cześć bąbelki moje kochane, witam was w kolejnym odcinku Simsów. Tak, cieszę się, że was widzę. Jesteśmy na uczelni, jak widzicie. Wprowadziliśmy się właśnie do naszego akademika. Musimy zająć pokoje. Prawo własności wkroczyło w erę cyfrową, cudownie po prostu. Dobra, musimy zająć pokój. Nie chcę, żeby to było gdzieś... Co? Jaki live? Nagrywam. Cześć, no świetnie. Oj, tu ja chcę, w tym pokoiku. Słodziutkie jest. Słodziutki jest, znaczy. Zamknij łóżko. Wie, o co chodzi, Jezus. Ale mi tu zajmą. Dobra, co ja mam zrobić? Jak ja mam zająć ten pokój? Zablokuj. Co ja mam zrobić? Bo wejdę w centrum pomocy, co wy na to? Tomek, no przynieś mi lekcje. Lekcje. Akademik. Akademik nie ma. A studia. Studia. Mieszkanie w akademiku? Życie na studiach, to. No właśnie. Każdy sim dostaje plan zajęć. Wskaźnik postępów to nie jest. Wiele sposobów wpływania. Studiowanie przez plan, korzystne oceny, mogą podręczniki, smartfon, wyczerpująca, powiązany kierunkiem, obiekt do używania, korzystanie. Ten dla tych simów dobrą opcją jest oszukiwanie. Mogą przygotować ściągi, to nie. Cholercia, no. Jak ja mam zająć pokój? Mogłam jednak przeczytać wtedy tą wskazówkę. Dobra. Mniejsza. Właściciel. Aha, bo to chyba o to chodzi, że tu się wybiera właścicieli, tak? Dobra, to ja nie będę szują. Zajmę jednoosobowe łóżko. Monika Renesans. Niech będzie. Ten pokoik też jest śliczny. Dobrze, kochanie. Albo nie. To ja chcę wybierz właściciela łóżka tutaj, a tam zresetuję. Aha, bo mogę mieć tylko jedno łóżko. To dobrze. A to jest pojedynczy pokój. Jejku. Nie, dobra. Ja bym mogę mieć współlokatorkę. Bycie współlokatorką jest cudowne. Podobno. Da odczuwa potrzebę ćwiczeń. Dobra, jak tam nasza uczelnia? Plan zajęć. Poniedziałek, środa, piątek. Poniedziałek, środa, piątek do 16 do 18, 8.10, 8.10, czyli wtorek, czwartek. Aha, dobra, okej. Okay. Egzaminy, plan zajęć. Co to jest? Poznać ważniaka, okej. Okay. Co ona chce? Poznać miejscowego. Z kim możemy się tu... Dobra, o, to jest ważniak. Współlokatorzy. Przeszkadzaj. Przyjazne powitanie. Tak, to właśnie trzeba zrobić. Hopsa. To się z kim zaprzyjaźnić, nie? Przyjazne powitanie. Co on chce? Atrakcyjne towarzystwo. Dobra, przyjazne. Piątka. Przyjazne. Poznaj. I przyjazna pogawędka niech będzie. On jest w grupie społecznej ważniak. Jest charyzmatyczny. To dobrze. Plecak, co to jest? Co plecak? Osiągnąć wpływy ważniaków. Osiągnąć szczytową formę. Zrobi się pewnie. Jaka dowiaduje się, że jest charyzmatyczny. Dobra, to już wiemy. Romantyczne. Zapytaj, czy singiel. Oby był singlem. Jest singlem, świetnie. Przyjazne. Załóż grupę wspólnej nauki. Dobra, pójdziecie się pouczyć, nie? Jakie to słodkie.
Normalnie wszystko można zrobić. Co ona chce? Na powitanie uniwersyteckie idzie. Jezus, a można jej towarzyszyć? Czemu ona biegnie? No zawsze biega. Zobaczcie, że ona w ogóle zdąży dobiec w godzinę. Bo ona w godzinę, nie? Chyba. O ja! Czytaj plan zajęć. Zaprasza Sima na zbliżającą... O, dobra. Aby zdać nie zapomnij się zabawić. Witaj na uniwersytecie. Impreza z beczką soku. Wybierz się tam, by zdobyć nowych przyjaciół. Obejrzyj zaproszenie. Zaraz tam będę. Dobra. Powiedzmy, że... Przywitanie na uniwersytecie. O, a może z Murzynem? Z kim? Z Murzynem. Szanowałem? Tak. Nie, no nie bądź złośliwy. No zobaczcie, jaki fajny. Ten jest ważniakiem, on ma czwarty poziom ważniaka, ojej. Dobra, tańczycie, a jeszcze się nie przywitałaś z nim, wiesz co? Wstydziłabyś się, kobieto. Naprawdę. Dobra, już nie tańcz tyle. Nie jest łatwa, czemu jest łatwa? A on jest kujon czwarty poziom. My chcemy ważniaka jednak, no. Ale... No dobra, jest całkiem spoko. Może. Piątka. Ej, ale to jest profesor. Czemu on jest młodszy ode mnie? Romantyczny, dobra, to za... Nie mogę tam. Jezu, kim on jest dla mnie? Boga wędka. Nie, no to jest student. To o co chodzi? Przyjazne, poznaj. Poznaj. A, on skończył studia. Spytaj o skończone studia. Dobra, to zapytamy o skończone studia w takim razie. Jak tam? Jestem nudna, dzięki. Skoro tak twierdzisz, to wiesz co? Wypchaj się. Chodź mi też mandarynki, nie śmierdzi. Faktycznie takie jakieś duże są. Z pracoholikiem. No dobra, a ten kierunek studiów? Spytaj o ukończone studia. Nie. Dobra, nie wiem, jakie on studia skończył. Ja nie lubię pomarańczy. Wręcz nie cierpię. O, dobra. Ale to jak ona jest... Jak ona jest ważniakiem i to poziom drugi. Ja muszę koniecznie ją poznać. Ona też wygląda na jakąś nauczycielkę. To dlatego, że ona jest kimś tam wampirem właśnie. Tak. Nie wiem. Znaczy ona jest w budynku w sumie teraz teoretycznie, ale... Jezu, czy są to jacyś ważniacy, czy sami kujoni? O, jest ważniak, tylko szkoda, że pierwszy poziom. O, jest ważniak poziom... A czemu on z osobistością? A, dobra. Spoko. Przyjęcie rozpoczyna się za godzinę. No to zaraz tam pójdziemy. Co? Zainteresować. Rozmawiaj o zawodzie. Agent sportowy. Ma umiejętności. Fortepian. Spójnie, rozmawia o bogactwie. Rozmawia o umiejętności, gitara. Na przykład. Rozmawia o umiejętności, kontrabas. No to kto i czemu robi notatki? Okej. Okay. Zaimponowaliśmy. A teraz bierzemy udział w przyjęciu. Monika Renesans dała radę.
Tak, chcę kontynuować. Okej. 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 Co? To paparazzi. Serio, zakosiłaś rodzicom auto z domu? Poważnie. Seriously. Mów komuś, że jego matka jest lamą, okej? Okay? Przyjazne powitanie. Same ważniaki tu są, patrzcie. Dzięki. No, jaka siara. Witaj. Tak, ja uważam, że z tym się trzeba zaprzyjaźnić. Czemu oni biegają nago? Boże. Przyjęcie gratulacyjne. To jest jakiś Wade Antoni, a to z tamtym, co rozmawiałam, to kto to był? Sam jesteś Capito di tutti. Zabawne. Wrzuć wyzwanie do, to nie, ale moment specjalny, nie. Współlokatorzy, wredne. Bycie, oskarżę bycie primadonną, nie, to ja nie wiem. Czemu on jej nie lubi, jak ona jest taka ten... Fajna. Romantyczne. Dobra, to zabawne. Żartuj o profesorach. Pokaż śmieszny film i pokaż film z kotkami z internetu. No. Tak się to robi. Gdy Simy się zachwycają tymi kotkami, to po prostu plotkuje współlokatorze, tak. Jej, mam pierwszą gwiazdkę ważniaku. Na bohatelami. Co? 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 O Boże! Ochyda! Przyjazne. Luz, przyjazne. Daj podarunek. To co możemy dać? Drzwi, dajmy mu drzwi. Nie, dajmy mu kuchenkę, bo student jest biedny, nie ma co gotować. Nie wiem, ale Simy chcą dawać kuchenki. Przekonać przyjazne. Co? Przyjazne. Narzekaj na niesprawiedliwych profesorów. Tak, to jest świetny pomysł. Idź szybko do toalety. Bo się zisikasz znowu. Ty masz jakieś takie dziwne tendencje do sikania. No, wiedziałam, że to się stanie. Tak. Zawsze się spóźnia do toalety. Nie no, jesteś debilem! Po prostu jesteś debilem, nie mam na to innego określenia. Dobra, dziewczynko. Biegnij do domciu. Zrób sobie śniadanko, zjedz obiad, na przykład surówkę sobie zrób, o. Korzystając z okazji. I potem pójdzie spać, tak? Ten jest dobry. Uniwersytet Simowy. Dobra, zjadłaś już, to leć spać na górkę.
Ulepimy dziś bałwana. No choć zrobimy to. Tak, wiem, że śpiewam to non-stop od jakiegoś czasu. Jak dobrze, że mam pojedyncze łóżko. Żaden dekiel mi się nie ten... O Boże, nie da się spać, bo ci ludzie hałasują jak debile. Ale to chyba... To studenty. To urok akademika chyba. Fajnie. Nie, nie fajnie właśnie, bo mnie dają spać. Dobra, my się obudzimy. Aha, bo ona... Ona się nie może wyspać, bo przecież idzie na zajęcia. Dobra, jak ona idzie na zajęcia? Jesteś studentką. Wiesz co, bardzo śmieszne. Pokaż, kiedy się sprawdzi na mnie. Ona studiuje medycynę. No to co? Jezus, musisz? Tak, ona się wykąpie. A gdzie jest ten, gdzie jest postęp? Postęp studiów. Umiejętności, to nie umiejętności. Dobra. Idź na uczelnię! Idź na uczelnię! Tylko powiem wam, że te studia są strasznie krótkie w porównaniu z... pójść na zajęcia. W porównaniu ze studiami w The Sims 2. Nie. To kiedy ja mam zajęcia? Aha, na 12. Dobra. Aha, jest 7 dopiero, ale beka. No to dlaczego ona się nie mogła wyspać tak dokumentnie? Ciekawe. No ile tej kawy można wypić? Boże. No tragedia jakaś. A dobra. Zajrzyj na tablicę o ogłoszeniu pracy. Wyzwania. Co? Praca dla... praca dzienna. Co? Chcesz szaszłyka? Jakiego szaszłyka? Boże, no weź opanuj się. Jezu, co za typ. Zajrzyj na tablicę ogłoszeń. Praca dla grup społecznych. Baw się tam piłką nożną. Okej. To ja tam pójdę, ale później. Okej, i teraz idźmy jeszcze się przespać, proponuję. Śpi, czemu nie mogę spać? No nie, po cholerę ona tą kawę piła. Boże drogi. Straszne. Straszne. Dobra, to co? A ona z tym holo coś tam biega cały czas. Straszne. Wiem, że nadużywam słowa straszne. No ale mniejsza. No akurat jak będziesz musiała iść na zajęcia, to tu podlizuj się profesorowi. No dobra, powiedzmy, że tu. Aha, tu są postępy. Dobra, to mi się pojawiły teraz. No jeszcze pożar po prostu. Zaraz mi się spali cały ten. Na szczęście jest czujnik. Co za mądra kobieta. Aha, oczywiście ktoś zostawił coś na ogniu i nie ten. Mniejsza z tym. Dobra, pracuj ciężko. Szybko się wyspała, skubana. Na zajęciach wyspała się lepiej niż w domu. W łóżku własnym. Dobra, to korzystając z tego, że oni tu się zmagają z pożarem, ja się z wami pożegnam. Także trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!